Środa, 24 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Wszyscy jedzą paluszki beskidzkie. Politycy, samorządowcy i zwykli ludzie ruszyli, by przekąski kupować i wesprzeć producenta. Na początku lipca spłonął zakład produkcyjny jednych z najbardziej popularnych słonych przekąsek w Polsce. Straty szacowane są w milionach. Mimo to właściciel firmy, okrzyknięty dzisiaj w internecie pracodawcą roku, zapowiedział, że nikt nie straci pracy. I wtedy ruszyła lawina, która mocno zaskoczyła. Fatima Orlińska. W minionym tygodniu spłynęła fabryka paluszków beskidzkich. A właściciel postanowił nikogo nie zwalniać. Więc pomóżmy tym wszystkim rodzinom. Wiesz, jakie to pyszne? Fala pomocy, która ruszyła po tym, jak przedsiębiorca poinformował, że mimo ogromnego pożaru nie zwolni żadnego z pracowników, stała się już trendem w mediach społecznościowych. Do zakupu paluszków zachęcają niemal wszyscy, politycy, inni przedsiębiorcy, celebryci i internauci. To na znak nie tylko solidarności z firmą z ponad 30-letnią tradycją, ale również realna chęć wsparcia. Za co dziś prezes paluszków beskidzkich serdecznie dziękuję. Na pewno są to skrajne emocje. Człowiek nie wie, jak zareaguje w takiej sytuacji. Na samym początku była wielka adrenalina, nie docierało do człowieka to co się stało. W sobotę byłem jeszcze w amoku, w niedzielę rozsypałem się, od poniedziałku jakoś potrafię funkcjonować i jest to co się dzieje w społeczności, bardzo miłe, zaskakujące dla nas, że jednak jest bardzo dużo ludzi, którzy mają serca, wspierają nas mentalnie, dzwonią, piszą, dużo firm ofiarowało się, że pomogą nawet nie odpłatnie. Bardzo chcę tutaj właśnie przy okazji, jak przed kamerą, mogę podziękować właśnie tym wszystkim ludziom. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest blisko 600 osób i jak już następnego dnia po pożarze przekazał pracownikom zarząd pracy, nie straci nikt. Podczas feralnej nocy, kiedy w zakładzie w Malcu pojawił się ogień, na zmianie pracowało ponad 100 pracowników. Jak dziś mówią przedstawiciele zarządu, dzięki organizowanym raz w roku ćwiczeniom próbnych ewakuacji pracownicy szybko i sprawnie opuścili halę produkcyjną i nikomu nic się nie stało. Po pożarze musieliśmy całkowicie naszą produkcję zaprzestać. 4 doby po pożarze już udało nam się uruchomić pierwsze 2 małe hale produkcyjne, które znajdowały się w budynkach niezależnych, niepołączonych z budynkiem, który się spalił. Na halach produkcyjnych, które spłonęły, produkowaliśmy na przykład nasze paluszki o smaku sera i cebulki. Była tam też część magazynu surowców. Same gotowe produkty nie zostały objęte ogniem. Spłonęło natomiast blisko 9000 metrów kwadratowych powierzchni, co stanowi 40% całego zakładu. Jak dotąd przyczyna wybuchu pożaru nie jest znana, jednak tej można dopatrywać się w czynnikach zewnętrznych. Dziś pewne jest, że można wykluczyć udział osób trzecich. Sprawę badają m.in. biegli z zakresu pożarnictwa. Jak informuje Straż Pożarna, to był jeden z największych pożarów w okolicy w ostatnich latach. Działania trwały ponad 40 godzin związane z gaszeniem tego pożaru. Uczestniczyło w nich ponad 100 pojazdów, ponad 400 ratowników przez ten czas gasiło ten pożar. To byli ratownicy nie tylko z powiatu oświęcimskiego, jeśli chodzi o Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Z pożaru udało uratować się części pieców, które znajdowały się w hali. Niestety pozostały sprzęt nie nadaje się do użytku. Wartość każdego z nich to przynajmniej kilka milionów złotych. Na terenie, gdzie znajdował się budynek produkcyjny objęty ogniem, trwają dziś prace rozbiórkowe, a podobne zwykle zajmują od kilku do kilkunastu tygodni. Polegają na rozebraniu spalonych obiektów, spalonych hal. Zabezpieczeniu i utylizacji materiałów, które powstały po pożarze, ich segregacji i utylizacji. Na terenie zakładu pracuje ciężki sprzęt, koparki, ładowarki oraz ludzie, którzy są niezbędni wraz z zwyżkami. Mimo skali dramatu, jaki dotknął właścicieli zakładu produkcyjnego paluszków beskidzkich, wsparcie, które spływa, powoduje, że ci czują jeszcze większą motywację do odbudowania zakładu i wzmocnienia marki. Tym bardziej, że otrzymują sygnały, że w sklepach produkty wykupowane są masowo. Jednocześnie prezes podkreśla, że nie organizuje żadnych zbiórek pieniędzy i o takie również nie prosi. Tysiące protestujących kobiet z tabliczkami "Aborcja tak" wyszły na ulice polskich miast. Choć scenariusz znany z 2020 roku, to przyszedł czas na powtórkę. Wszystko za sprawą odrzuconego projektu ustawy mającego na celu dekryminalizację przerwania ciąży.
Dziś aktywistki z naszego regionu przesłały premierowi własnoręcznie podpisane kartki z osobistym przekazem. Karolina Komada. Nie cichną echa po głosowaniu w Sejmie w piątek 12 lipca. Po głośnych zapewnieniach koalicji 15 października Sejm nie uchwalił nowelizacji kodeksu karnego, w której przewidziano częściową depenalizację, usuwając przestępstwo pomocy w aborcji. Kobiety w całym kraju ponownie wyszły na ulicę. Jedyna różnica między tym, co dzieje się dziś, a 4 lata temu, to zamiana na plakatach PiS na PSL. Macie na rękach krew waszych żon, sióstr, córek. Aborcja bez ograniczeń. Oddajcie nam nasze prawa. Matka dwojga dzieci. Jestem mamą 2 dorosłych córek. Chcę, żeby żyły w Polsce, żeby budowały tu swoje życie, były bezpieczne w swoich wyborach. Wychowałam je na patriotki, nie każcie im wyjeżdżać. Wolę zajść w ciążę poza granicami Polski, bo w razie czego tam mi pomogą. Takich haseł jest więcej i w większości kierowane są do szefa PSL. PSL tak naprawdę uwalił projekt ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji i ponadto podpisywałyśmy jako kobiety odezwę do Tuska i Koalicji Obywatelskiej, żeby dowieźli swoją obietnicę wyborczą. Oględnie powiem, że jesteśmy wyjątkowo rozczarowane, znaczy jesteśmy naprawdę wściekłe, jesteśmy zawiedzione. Część z kobiet, które były wczoraj na stoisku, podpisywały i odezwę i pocztówki, to są kobiety, które głosowały na Koalicję Obywatelską i ich rozczarowanie jest pewnie tym większe. Kobiety głosowały na Koalicję Obywatelską, która w swoich 100 konkretach na 100 dni zawarła punkt dotyczący bezpiecznej i legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. 100 dni minęło w marcu, a ustawy nie ma. Źle się z tym bardzo czuję, że nie znalazłem argumentów, które przekonałyby tych wszystkich, którzy zagłosowali inaczej niż ja. Znaczy, jako człowiek mam w tym sensie czyste sumienie, że robię wszystko, żeby to piekło kobiet, to symboliczne, a czasami niestety prawdziwe, żeby zniknęło, żeby w Polsce kobiety czuły się jak podmiotowo, jak wolni ludzie. Więc oczywiście ja czuję się odpowiedzialny za całość rzeczy, jakie się dzieją dzisiaj w kraju. I prędko sytuacja w kraju się nie zmieni, choć klub Lewicy zamierza dotrzymać słowa. Cel jest oczywisty. Legalna, bezpłatna, dostępna aborcja do 12 tygodnia ciąży. I to jest cel, który mówimy, zgłaszamy i do którego konsekwentnie dążymy. Droga do tego celu to dekryminalizacja przerywania ciąży. Dlatego zdecydowaliśmy się jako klub Lewicy, tak jak mówi pan premier, złożyć po raz kolejny ten projekt, bo będziemy walczyć do skutku, bo nie będziemy składać parasolek i będziemy dążyć do tego, co jest europejskim standardem. Standard, który według PSL i Trzeciej Drogi polegałby na przywróceniu zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i rozpisaniu referendum. Od początku roku śląscy policjanci odnotowali 312 zdarzeń na przejściach dla pieszych i wciąż liczba ofiar pozostaje wysoka. W tym roku zginęło 8 osób. Gminy starają się polepszać sytuację na przejściach, doświetlając i dodając do nich interaktywne znaki. Jednak brawura kierowców i lekceważenie przepisów nie pomagają, o czym świadczy potrącenie 2 chłopców w Rudzie Śląskiej. Wciąż poszukiwany jest kierowca, który uciekł. Karolina Komada. Skrzyżowanie ulic Główny i Bytomskiego w Rudzie Śląskiej. To na tym przejściu we wtorek 16 lipca doszło do potrącenia 2 dzieci. 11-latka i 8-latka na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Na szczęście chłopcy bez obrażeń wrócili do domu. A co najgorsze w tym wszystkim, kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Z tego co ustaliliśmy, był to czarny sedan. Chłopcy zapamiętali, że kierujący był z brodą, a pasażerką była kobieta ubrana na biało. Potrąceń w Rudzie Śląskiej było więcej. W kwietniu na ulicy Głównej ofiarą była 39-letnia kobieta. W lutym na ulicy Piastowskiej została potrącona 55-latka idąca z psem. Rudzki magistrat stara się poprawić sytuację. Tylko w tym roku zainwestuje 125 tysięcy na doświetlenie przejść.
W ramach tego projektu będą też prowadzone warsztaty dla dzieci i dla przedszkolaków, jak bezpiecznie przemieszczać się na przejściach dla pieszych, ponieważ właśnie przy tych dwóch przejściach znajduje się i szkoła, i przedszkole, dlatego chcemy zadbać o edukację najmłodszych. Poza tym kilka lat temu w naszym mieście z budżetu obywatelskiego powstały tak zwane kocie oczka. To są takie migające lampki, które zaświecają się wtedy, gdy ktoś wchodzi na przejście dla pieszych. Problem jest w wielu miastach regionu. W Dąbrowie Górniczej postawiono na interaktywne rozwiązania. Zatrzymaj się. Zachowaj szczególną ostrożność. Upewnij się, czy nikt nie nadjeżdża. W Rybniku zdecydowano się na napisy Stój, patrz, żyj z liczbą osób poszkodowanych w wypadkach przy danych przejściach. Ciekawe rozwiązanie pojawiło się również w Bytomiu. Staramy się stosować innowacyjne oznakowanie tymczasowe. Montujemy przy takich przejściach dla pieszych odblaskowe ludziki. To jest takie rozwiązanie, które ma poprawić szczególnie w porze nocnej widoczność przejścia dla pieszych i zmusić kierowcę do zdjęcia nogi z gazu. Bo mimo, że obowiązujące przepisy nakazują kierowcom zatrzymanie się przed przejściem, to policyjne statystyki pokazują lekceważenie prawa. Tylko w tym roku doszło do 312 zdarzeń na przejściach, w których zginęło 8 osób. Choć przepisy stoją po stronie pieszych, to policja i tak apeluje o zachowanie bezpieczeństwa. Najlepiej nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą, wtedy wiemy, że on nas widzi. Ja jako policjant przechodząc przez przejście nie wchodzę na przejście, póki nie widzę, że kierowca się nie zatrzyma do końca. Zawsze jest moment, że na przykład kierowca może być zamyślony, skupi się na czymś innym i nas nie zauważy. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach, a funkcjonariusze z Rudy Śląskiej wciąż poszukują kierowcy, który jadąc czarnym sedanem we wtorek 16 lipca potrącił nieletnich. To w tym bytomskim turnieju grali kiedyś Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Mowa o turnieju Juniors Open Polska, który potrwa do 28 lipca. Paweł Jędrusik. Zawody odbywają się na kortach Górnika Bytom i choć to turniej juniorów, czyli osób do 18 roku życia, to niewykluczone, że wśród nich mogą być przyszłe gwiazdy tenisa, tak jak Iga Świątek czy Hubert Hurkacz. Jest to turniej najwyższy rangą Juniors Open Polska, turniej tak zwana jedynka, jeżeli chodzi o Światową Federację ITF, International Tennis Federation. No i w tym turnieju grają już naprawdę ci zawodnicy, którzy już posmakowali juniorskich startów na Wimbledonie, Roland Garros i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że jest w tym roku praktycznie, można powiedzieć, światowa czołówka tenisa juniorskiego. Przyjechali zawodnicy z całego świata. To jest ostatni turniej, gdzie zawodnicy, którzy gdzieś są blisko dostania się do wielkoszlemowego US Open, tutaj walczą o te punkty, żeby jednak się dostać, jedni do turnieju głównego, inni do eliminacji, więc poziom jest naprawdę w tym roku wyjątkowo, wyjątkowo wysoki. Ale to nie przypadek, bo uczestnicy turnieju niemal całe swoje życie podporządkowują tenisowi. I to dosłownie. Wstaję rano, przeważnie od 8 do 10 mam pierwszy trening, potem czas na jakąś przerwę, obiad, potem kolejny trening i potem jakaś ogólnorozwojówka jeszcze. No i tak naprawdę od poniedziałku do soboty mam właśnie takie treningi, a w niedzielę mam przerwę. Zawody w Bytomiu potrwają do 28 lipca. Z kolei w sierpniu odbędzie się Narodowy Puchar Polski Śląskie Open. Taka była środa. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.